Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mariusz Tomczuk, ze mną trener Adam Rębiś. Nie bez kozery dzisiaj spotykamy się w Fuzz Gym w Ożarowie Mazowieckim, ponieważ dzisiaj mamy spotkanie teamu rębiśowego i chcemy Was ze sobą zabrać na spotkanie, na nasze gościnne występy. Część teamu zebrana specjalnie przez Adama. Adam, co my tutaj robimy, po co tutaj jesteśmy? Przyjechaliśmy się nażreć tylko, czy poćwiczyć, potrenować? Czy sobie nażreć się, zebraliśmy taką ekipę, wiecie, nie ma na to pieniędzy wydawać, to zjemy dobry, duży obiad, a że połowa chłopaków na redukcji, to chociaż wiesz, złote rozdanie wyjdzie, mniej wydam, nie? Bo to specjalnie zapraszałeś tych, którzy są na redukcji, bo przyjadą z własną nichą zawsze, nie? No ale tak pomyślałem, że zrobimy fajny klip, fajne parędziesiąt zdjęć, ogólnie też fajna okazja zobaczyć troszeczkę chłopaków, wiecie, bliżej przed zawodami, którzy startują za tydzień, za dwa, za pięć, także też fajna okazja, żeby się, wiecie, ekipa się troszeczkę bardziej zżyła. Tak. Bo chociaż w tym sporcie chodzi o to, żeby ten sport ma łączyć, tak? A nie dzielić, więc wiecie, to nie wszyscy się znają pomiędzy sobą, co najwyżej z Instagrama, z Facebooka, więc czasami jest dobrze, jak sobie zrobimy jakiś porządny trening, opierdolimy coś, pogadamy. Trzeba też zaznaczyć, że u nas w tym teamie, który powstał za jakby twoim, nie wiem, przyzwoleniem czy twoją działalnością, to tak jesteśmy taką grupą trzymającą się razem, nie? Tak, tak ma być. Mamy tu swoją grupę na Instagramie, gdzie skrzyżymy swoją bekę między sobą na różne tematy oczywiście, związane z kulturystyką przede wszystkim. No. Tak ma być, a jak ktoś w moim teamie nie przypasuje, to albo go nawracałem, no albo won. Albo won, tyle. Krótka piłka. No i dzisiaj właśnie spotykamy, nie są to co prawda targi FIWE, gdzie można spotkać same gwiazdy nasze. No jak to nie ja, ty. Ale nie, mówię właśnie, że to nie są jeszcze targi FIWE, bo które są dopiero za dwa tygodnie, gdzie można zawsze spotkać największe gwiazdy kulturystyki tej Polski. Mnie nie będzie. A dzisiaj większość z tych gwiazd, które pojawiły się właśnie na FIWE, jest już tutaj dzisiaj z nami w Rębiśu. O, jeden właśnie psuje maszyny, czy nawet nie może się doczekać startu. Ale do niego dojdziemy zaraz, do niego jeszcze zaraz dojdziemy. Grupa jest dobra, solidna. Dlaczego? Skąd, może inaczej, skąd fenomen Adama Rębisia, trenera, który nie wygląda jak trener? Kurwa, polski Han Rambo, tak? Tak. A bo ja wiem. No ale co, wiedza, bo ktoś może ci zarzucić, kurczę, jak możesz... A niech zarzucają. Ale nie, no dobra, nie obchodzi nikogo droga, jaką kurwa szedłeś, nie obchodzi nikogo, czy ty trenowałeś lekko, czy trenowałeś ciężko, czy ty masz genetykę, czy nie masz, czy ty jesz mało, czy ty jesz dużo, czy ty masz, kurwa, jesteś z dobrego domu, czy jesteś biedny, masz czwórkę dzieci i z zasiłku kupujesz towar. Nikogo to nie obchodzi, liczy się efekt scenia, a to, że akurat w mojej ekipie tak się udaje troszeczkę, jak to powiedzieć, mam ten swój taki niekonwencjonalny, dar to może jest złe słowo, ale taki niekonwencjonalny sposób przygotowania tych zawodników, staram się troszeczkę inaczej do tego podchodzić, bardziej pronaukowo, ludzie nadal mnie nazywają teoretykiem, ale no parę lat już tych medali się zwozi worki co roku, 40, 50, 60 z całego świata, jak widać już chyba niedowiarków coraz mniej. No właśnie, bo cały czas jesteś pod taką falą krytyki, że jak możesz prowadzić zawodników, skoro sam na sobie nie przerobiłeś Pickwicka, a co lekarz, który leczy raka, musi kurwa chorować na nowotwór? Dokładnie, ja też jestem takiego zdania. Wiesz, no ja nie muszę tego na sobie przerabiać, no ja już się wyleczyłem, że tak powiem, ze stosowania środków, choć bardzo szanuję i kocham, to niestety już raczej nie powalczę za bardzo na siłowni z jakimiś niepotrzebnymi, może złe słowo, z przygotowaniami i tak dalej, także to jest moje bardziej hobby już, a zajmuję się już typowo nauką, przygotowaniem i to wszystko. I rozwijaniem swojej firmy. Gdzieś mnie uszy się obiło i chodziły takie słuchy, że Adam Rębiś będzie się szykował gdzieś, czy formę na wakacje robił. Ja to prawda, czy to pogłoski? Wyjeżdżam z Pawłem do Las Vegas za tydzień i powiem ci, że za bardzo tej formy to chyba nie ma. Czyli się nie wyrobiłeś z formy na Olimpię. Ładuję dwa lata, już chyba przeładowałem. Peak week trochę się przedłużył, no, tak? Tyaloryt wezmę przed wyjazdem i może coś, może zejdzie 2 kilo. Dobra, to jest, słuchaj, chłopaki trenują każdy, czyli praktycznie robi swój jakiś tam trening, tak? No. Który ma określony. Kacper jest na tydzień przed zawodami. No to zaraz do nich dojdziemy. Maciek na tydzień, no, także... Spokojnie, zaraz dojdziemy do wszystkich po kolei. Nie uprzedzaj, ja chcę z nimi sam porozmawiać. Co później, Jan, powiedz, jedziesz do Las Vegas, później co zajmujesz się znowu podopiecznymi, jakieś plany związane z wystawianiem kolejnych prosów, masz nadzieję znowu na jakieś karty, sytuacji zawodnicy twojej grupy, którzy predysponują do tego, żeby zaistnieć na świecie? Wyjmij chociaż pięciu. Bo wiem, że takich jest. No chociaż nawet tutaj pewnie jest kilku takich. Może chociaż ty. Karta by się przydała. Ja jeszcze dopiero na luty się szykuję. Kacper zaraz jedzie na Arnolda. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mistrz Polski overall z tamtego roku, więc sam jestem ciekaw. Mhm. Wojtek może upragniona karta, choć to też nie jest cel, bo wiadomo, trzeba się rozwijać. No ale Wojtek to w tym roku rozwinął się masakrycznie. No przez całą redukcję o Wojtka spadł kilogram. No, a na masie? 116 na masie, 114 waży teraz.
Kilogram, dwa. Tak, zobaczymy. No, Adaś wyskoczy na Arnolda, może się powtórzy to, co było 2-3 lata temu, jak zrobił tam parę medali na Arnoldzie w juniorach, seniorach. Tylko wtedy nie dostał kart, tak? Nie, wtedy nie było, to było przed podziałem, to był 17 rok. Także, co mamy dalej? Liczę może, że jeden z takich moich podopiecznych kolejnych, Mariusz Metern, może się załapie nareszcie na Olimpię. Chłopina, próbujemy. On to jest już pro zawodnik, tak? Tak, 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 już od kilku lat. I teraz dopiero na Rumunię. To dopiero na rok, za rok, tak? Tak, na przyszłoroczną. Więc czekaj, czyli on teraz punkty, jeżeli startuje na Rumunii, to będzie zbierał punkty? Na punktu na 2020, tak? Więc zobaczymy. Znaczy, liczę, że może nie będziemy celować z punktów. Mariusz jest na tyle rozwinięty, że z mistrz świata IBB, także jest na tyle rozwinięty, że może kwalifikacje złapie za dwoma startami, nie będziemy liczyć na punkty, wiesz, no. Bo liczyć, pojedziemy z punktów na Olimpię, to tam się już w ogóle nie ugra nic, nie? No tak, bo to znaczy, bo skoro nie możesz na żadnym pro show liczyć się w jakiejś topce, tak, no to na Olimpii to możesz pojechać, po prostu pokazać się, uśmiechnąć i zwiedzić to, spełnić marzenia, ale co najwyżej, wiesz, ten progres potrzeba parę lat na to, prawda? Jak już rozmawiamy o Olimpii, Adam, powiedz mi twoje typy na Olimpię, którą zresztą będziesz na żywo. Zazdraszczam. Dexter? Myślisz na 50? Myślę, 30 wygrana, 30 proszę, tak, 50 urodziny i koniec kariery. Dexter, drugi Winkler, trzeci Bonak, czwarty... Brandon, piąty, szósty, taki bezpłciowy jest, nie odzywa się, plecy kurwa nie istnieją. Ani to show nie robi, ani to fanu nie robi. Dla mnie to Bonaka, Winkler objeżdża, nosem wciąga, wypluwa. Zobaczymy, co jeszcze przygotują, nie? Bo... Zobaczymy, sam jestem ciekaw. Będę widział, muszę jakieś, wiesz, bilety dobre gdzieś wychodzą. Od razu. Będę tam narracja, nagrywał. To jest, to tak, no, także wiesz. Dobra, Adam, nie przeszkadzam. No robisz obchód. Ja robię obchód, polecę po chłopakach, pokażę wam, moi drodzy widzowie, jak wyglądają chłopaki, którzy szykują się do startów. Szykują się na tejże siłowni, a później pewnie gdzieś pojedziemy coś jeszcze... Opierdolić. On zjeść kulturalnie. No. Gdzieś do jakiejś... A gdzie jedziemy? Opierdolić. Opierdolić, no dobra, no pojedziemy. No. Także zapraszam was do oglądania. Zobaczycie, jak wyglądają zawodnicy i w siłownia w Jim Bożerowie. Zapraszam. Bum, przypinka. Przechadzając się wśród czeluści siłowni, wśród gym, trafiliśmy tutaj na takiego byka. 18-letniego cały czas, 18-letni Adaś Piwko. Cześć wszystkim, witam najmniejszy z największych. Najmłodszy z rodziny, tak? Tak, rębisiowej. Tak. Adaś, co tutaj robisz, powiedz? A tak, przyszedłem pooglądać dzików, podobno. Podobno się zjadzie. W lesie nie ma, podobno do fuzdzimów chłopi. Słuchaj, z tego co pamiętam, to ty jesteś chyba u Adama jednym z pierwszych takich podopiecznych, który robił mu już medale, tak? Pewnie tak, bo skąd pracujemy... Skąd ty grubego wziąłeś? Właśnie to było najfajniejsze, z tego co pamiętam, bo no, wcześniej byłem prowadzony przez Zakupa Szostaka, czyli osoba, która taka jest, no mega to na branży, wiadomo, nie? No ale poszedłem, właśnie Adam zaprosił mnie na swoje szkolenie, bo znam Marka Fischera, robili razem szkolenia, też nie wiem kto to jest, ale gościu mnie zaprosił na szkolenie, jako osoba, która tam lubi się uczyć, nie wiadomo, wpadłem. No zobaczyłem po prostu na szkoleniu, no wiesz jak to jest, posłuchasz gościa, pogadasz z nim chwilę, wiesz, że ma wiedzę. Tak. To nie da się tego ukryć. Mówię, no imponuje to wiedzą. I to jeszcze kilka lat temu było. To było półtora czy dwa lata temu, nie? Więc no mówię, zaimponował mi wiedzę. Mówię, dawaj się ustawić na trening, poszliśmy na trening. Gadka szmatka od słowa do słowa, no i powiedział, żeby mnie prowadził. Ja pół godziny do godziny namysłu, zmiana trenera, no i tak jak
jakoś działamy, ale no nie ukrywam, że chyba jako tako jestem pierwszą z osób, która właśnie działa z Adasiem, nie? Więc no powiem szczerze, no i do tej pory, no teraz będzie tylko się rozwija. Osoba, która ma łeb na karku, brakowało tylko trochę promocji i wiesz. Wypromowaliśmy. I tak, i chamerembo, nie? Dzisiaj już na obiad żyłuję, postawić. Tak. I jeszcze kalorie mi obcinają. Jesteś przed startem teraz, tak? Tak. Kurczę, takiegoś po cichaczu się szykowałeś, bo tam cały czas zalany, masa, no jakieś wyjazdy do Chorwacji i Chlańsko pod scenami. Tak. Powiem ci szczerze, że tak no, późno się obudziłem z tymi swoimi zawodami. Nie ukrywam, że no trochę wiem w tym roku... O 5 rano w Chorwacji tak, na ten już taki dół, Ultra Music Festival. Na Ultra, wziąłem jeszcze do sumienia. Mówię, kurwa, no w tym roku muszę, nie? Ile nie, ale rzeczywiście, tak jak tu przed chwilą gadaliśmy, no, jeśli się nie startuje, to nie ma tej motywacji. No nie ma tego, nie ma tej presji, nie ma tego wow. Także stwierdziłem, że 6 tygodni do pierwszego startu bardzo mało. Byłem bardzo ulany, nie ukrywam. No ale mówię, chociażby zrobię to dla siebie, już nawet nie ze względu na to, żeby kurde... Znaczy wiem, że szykuję się ogólnie na Arnolda, prawda? Czyli to jeszcze mam 3,5 tygodnia. Także wiem, że tam będę miał życiową formę. Teraz na ten strzegą za półtora... No, na pewno. Myślę, że teraz jak zawsze podkręcamy tempo tak mocno, wiesz, mocno kardio, niż sałaty. Niż sałaty, to ta forma naprawdę idzie ze startu na start coraz lepsza, to wiem z autopsji, więc wiem, że te 3,5 tygodnia to wyjdzie na to. No teraz ten strzegą mi tak, no, jest tak mało, że tak powiem, na rękę, ale muszę po prostu, no i nie ma co się tutaj rozdrabniać, jak trzeba, to trzeba. No i zobaczymy, jak to będzie, nie? Zobaczymy, jak to pójdzie i później będziemy planować, co dalej. No ale tak jak mówię, zrobimy to bardziej dla siebie, żeby już tak rok kiblowałem, nie startowałem i czułem się z tym fatalnie, bo no super projekt, nie zrobiłem takiego, żebym mógł upstart. No bo nie było motywacji, dokładnie. No wiem, jak ja to też nie umiem w tym obstanie się trzymać, kurde. No, w prepie robię wszystko 100% tip-top, no ale... No kurczę, mam to same, ale... dokładnie mam to same. No nie umiem. Jakbym umiał przepracować oficjum, wiem, żeby no, zajebiście wszystko miał, no ale nie umiem i no nie można być idealnym, nie? Mam to samo, dokładnie. No ja nie mam motywacji, jeżeli nie mam startów, wiem, że te starty są gdzieś tam daleko zawsze, ja będę sobie tłumaczę. I się budzisz za późno, mówisz, kurwa, teraz już jest trochę za późno, ale ciszę, nie? Ja tak samo 2 tygodnie temu mówię, jednak trzeba przykręcić tą śrubę, nie? Tak płakałem, że tych mało kalorii, ale musi być tak naprawdę jeszcze mniej, bo wiem o tym, nie? No ale się budzisz późno, nie? Ja zawsze tak miałem, że musiałem dostać kopa po dupie i dopiero później zaczynasz tą super korbę, nie? No dobrze. Dobra, lecimy dalej, bo jakiś gaduła nam tu się trafił, a mamy tylko 5 minut jeszcze na tym, na kliszy, więc wybacz, dobra, i lecimy dalej. Chodźcie, pokażę wam jednego z najchudszych, z najdzikszych zawodników kulturystyki klasycznej, czyli Tomka Grudnia, czułaś marca. Ja marca, sierpnia. Tomek z sierpnia. Co się dzieje? Nie wiem, bo ja teraz nie wiem, tutaj nie mam kamery. Tutaj jest kamera, to jestem Mariusz, to cześć. A, cześć Mariusz, Tomek. Witam. Tomek, ile musiałeś znowu zbijać do swojej kategorii? Tak ci się szkoda, ja zawsze cię oglądam, że mam 15 kilo limitu, 40 kilo limitu zbicia. Czy nie myślałeś o tym, żeby może w końcu startować w jakiejś innej kategorii? A ty nie myślałeś o tym, żeby może zadać jedno pytanie i dać mi odpowiedzieć? No dobra, sorry. A to nie, to możesz, ja zadaję kilka pytań, jak strzał z tego, dobra, z dubeltówki. I teraz ty masz czas odpowiadać. Okay, już proszę, dobra, ja idę to odpowiadać. 20 do zbicia było miesiąc temu. Proszę zbicia? Nie, sorry, czekaj. Tak, dobrze, no się. 20 do zbicia miesiąc temu i zostało 10. No, a teraz zostało 9 dni. 9 dni, super. No, pięknie. Zbierz to? Jeszcze ten czy nie? Znaczy teraz nie, teraz to było rozmowy. No nie teraz. Nie, no coś tam jest, no jak taka wiesz, jak pudełka. Nie wygląda na jakiegoś gorsza zagłodzonego. No, nie, no ale jestem. I ile masz mięśnie na wadze? 7,6,5. I to jest klasyk fizyk czy klasyk fizyk? Klasyk fizyk. Ale pro. No w tym elite pro. Elite pro, tak? I gdzie zawody? A w Grecji. W Grecji. Aha, czyli tam gdzie leci chyba też... Tam gdzie leci Adrian Cyronek. Tam gdzie leci Marcel. I leci chyba też Piotr. Mariusz Żaba. I Piotr Piechowiak. No ale on w ciężkim no tak. No ale tam. No i teraz drugie pytanie, czy nie myślałeś o tym, żeby w końcu przejść do wyższej kategorii jakiejś innej? No myślałem cholera i właśnie przeszedłem, bo ja rok temu startowałem o 4 kilo lżejszej. No 2. No. I myślałem, że ciężko będzie zrobić te 4 kg, a przyszło od tak.
że muszę się jeszcze, wiesz, jeszcze więcej zmieniać. No to już szkoda jest tak no, no. Myślę, za rok, dwa się gdzieś tam spotkamy w Śląsce. No, to chyba w 115 wtedy. Gdzie będzie 115? No, planuję. No to być może. No to za 4 lata, tak? No to za cztery. Słuchajcie, no cóż, możemy życzyć Tomkowi, zawsze dobrze wygląda, kurczę. Ale akurat, akurat teraz ja przyjechałem na masie do Tomka, bo Tomek ostatnio i spotkaliśmy się do Tomkowi, tak? Jak to było? Ja wtedy zacząłem przygotowanie, które mi nie za bardzo wyszło. Zacząłem wtedy się przygotowywać i zaraz po filmie to skończyłem. Odbiła ci to sława. A dokładnie, stało po drugą się, no tak, to było, to wtedy wszystko się zmieniło. Trzeba uważać, trzeba uważać. No. Słuchaj, rozmawialiśmy też o twoich felgach do Mustanga. Chcesz kupić? Nie, czy nie planowałeś, żeby wystawić jakieś większe felgi? Jesteś fanem motoryzacji. No patrzyłem na ten, dzisiaj na twój samochód, myślałem, no. Że no tak bym wstawił czarne felgi 20-calowe, no mi pasowało mi dalej. Dobra, Mariusz, okej, to wstaw mi. Pasuje mi, to na twoim miejscu. Na twoim miejscu wystawił oczywiście, nie? Ale ładnie bym mogł, ale słyszałem, że już się znużył, tak? Wiesz, jak to stałem materialnym, nie na szybko się widzę. Jakieś problemy się zmieniają. Co do samochodowe? Jakieś marzenia nowe? Co do samochodów? No, kawałek chciałbym się przejechać. No to mogę się przejść. Tak? Dobra. No, spoko, nie problem. No, to jest marzenie? No tak. No to mogę spełnić się twoje marzenie. No, widzisz? Ale a takie marzenie? No, jakbym ci powiedział, że chcę mieć Bugatti, widzisz, nie miałbym. Powiedziałem, że chcę się przejechać Camaro i co? Ja tak spełnione, no, widzisz? No, to Camaro, to wiesz, to masz, wiesz, że myślisz, że ja przyjechałem, to masz pod ręką, chodzi o to, no, tylko takie no, marzenie. Ja ale takie marzenie twoje naprawdę, które chciałbyś mieć i wiesz, że jesteś w stanie spełnić, jeżeli chodzi o motoryzację. No to powiem teraz powrót do Porsche. Porsche? Tak? Pamiętasz tę historię? No. I zapytam, co, ukradli? Ukradli i o dziwo się nie znalazło. Jeszcze nie, no dziwne, nie? Pewnie na części poszło gdzieś, nie? Ale teraz trener jeździ takim samym, zobacz. Gdzie się dorobił? Widzisz, ile minęło już 2 lata i rozwiązała się sprawa. No właśnie. Ale teraz chyba już tym nowszym, co? Bardziej. No właśnie, tym nowszym. Wujeczku, no też właśnie powiem ci, że jak miałbym teraz zmieniać na większy samochód, bo jednak Camaro, no umówmy się, to nie jest samochód rodzinny. Znaczy, no myślę, że można porównać to Camaro do Mustanga, co jest dosyć podobne. Tak, tak. Zresztą to jest... No ja wiem, o czym mówisz. Samochody są podobne do... To Ameryka, no to praktycznie to samo. Znaczy, szczerze, Mariusz, widzisz, jak go mam już rok i to jest samochód tak na chwilę. Myślę, że ciężko mieć taki samochód przez 10 lat. Nie, no. Później gdzieś tam się szuka czegoś. To nie jest Lubira w kredycie konsumenckim i płacisz 500 zł miesięcznie i jeździsz całe życie. Nie wiem. Mój ojciec miał, znam temat, nie? I później, wiesz, całe życie jeździsz tą jedną, dopiero że ona się rozpadła i poszła już w piździec, nie? No ale wspinałeś Bugatti, tak? Znaczy taki przykład ci powiedzieć, nie, chodzi mi o to, że patrz, że ty mnie się zapytałeś o coś. Ja na szybko sobie wymyśliłem, że chcę się przejąć Camaro i patrz, i dostanę to. Jakbym ci powiedział, że chcę mieć Bugatti, to bym... 500 złotych. Żartowałem. Nie mam. Wiesz co, teraz takich materialnych marzeń nie mam. No materialne to 18 osób. No dla mnie jeszcze nie, niestety. No mówiłeś na zamiarze co innego. Tak? Nie, to ty się chwaliłeś. O. Ja nic nie mówiłem, kurde, ja nic nie mówiłem. Dobra, bo zaraz za dużo powiemy. Idziemy dalej. Muszę jeszcze jednego gościa złapać, który też tutaj dzisiaj zawitał. Tomek, kogoś. Tomek, no cóż, powodzonego życzę. Dziękuję bardzo. Za najbliższą starcie. Wiesz, że będę jak zawsze kibicował. No, tylko się obo. Proszę, tak? Tylko się obo. Czy można z Tajami porozmawiać? Poczekaj, odtłumaczę, gdzie macie mieszkać. Bo się upierdolicie na gówno. Dobra, tutaj pan filozof Paweł Buchowski, instruktor wszystkich trenerów personalnie w Warszawie i pan Big Mike. Zaraz wam opowiemy zresztą o naszych małych planach z Big Mike'iem, bo mamy tutaj w najbliższym czasie mały wspólny wyjazd, dlatego Paweł teraz tutaj właśnie uczy Michała, gdzie ma się wybrać, co zjeść. I ale ty też będziesz z tego korzystał, z tych ja też, tak? Tu jest zajebista taka imprezownia na plaży. Paweł, a z kim ty byłeś na tym wyjeździe? Z kolegą. Sam ze sobą. Ze znajomym. Dobra, powiedz o czym tłumaczysz, bo widzowie nie wiedzą, my to jest lepiej robimy. Gdzie na Sycylii nie nocować, gdzie jeść i gdzie pić. No dobrze, bo na Sycylii jedzie kto? Tu. Chcesz się chwalić Kajsa? A tu sprzedaje auta. Ale wyjazd, chwalę się, wyjazd na Sycylię, burżuazja, Seszele, to jest za 90 koła. A ile bilety? No Wizzarem z 500. Nie, to nie Wizzarem, tylko Ryanairem 1600.
1600. O, to jest tak na bogato, tak. Bo my wzięliśmy biznes klasę w Ryanair. Rozumiesz. Czy nie na stojąco, ale siedzimy z nogami tymi wysuniętymi. A czy gdzie, gdzie go indziej wsadzisz, czego człowieka? Do luku bagażowego. Co najmniej. Okej, okay, dobra, słuchajcie, bo tutaj dekę kręcimy. Michał, powiedz mi, bo ty teraz się przebranżowiłeś trochę, nie? Poczekaj, ja sobie siądę. Bo się nie widzieliście. Siadaj. Się przebranżowiłeś trochę i zaraz masz zawody trójkąt, tak? No. Z tego co pamiętam, to miałeś mieć w grudniu. Czemu tak wcześniej? Co się zmieniło w planach? Siła mocniej poszła? Tak. Tak? Wjechało? Wjechało, to co miało. Czyli pasztetowa z tak. Tego, od paleciarza, tak? Się rozkręciła, a tak naprawdę to stary, no. Poszła propozycja do wygrania 1 000 000 złotych, jak wystartuję. No i ten, miałem wystartować faktycznie w grudniu, a wychodzę sobie teraz, bo można zgarnąć tytuł i tylko to mnie interesuje. Bo w grudniu były debiuty, no i co, nawet gdybym powiedzmy sobie wygrał, powiedzmy sobie przy dobrych wiatrach, no to jestem zwycięzcą debiutu. Natomiast, czyli tak na dobrą sprawę nic pod kątem... w kulturystyce zwycięzcy debiutów to już są pro trainer. No to co ja miałem wtedy napisać? No pro trainer. Ale, powerlifting, bodybuilding, coś jeszcze. Po ostatnich debiutach no. Ja pamiętam gościa, który wygrał na klasy fizyk kategorię i się podpisał... Ten z Białegostoku. Nie, nie. To napisałeś, mistrz Polski. Nie, on napisał mistrz Polski debiutów. A, wtedy, super! Wtedy jeden ale gratuluję, ale gratuluję. Ale to jeden hejter z Białegostoku napisał, taki anonimowy, napisał, jesteś po prostu zwycięzcą debiutów, a nie mistrzem polskich debiutów. Bo tak, taka jest prawda, tak samo ty byś miał, tak? Tak, tak. Kurwa, ja nawet debiutów nie będę miał. Ja też nie. No i co? I wiesz, zagrał czynnik taki prosportowy, pomyślałem sobie, kurde, no fajnie by było zdobyć jakiś medal w innym, wiesz, w innym sporcie jeszcze, nie? Pokrewnym poniekąd. No pokaż mi gościa, który nie i tak zajebiście wygląda jak ja. Rozumiesz? Wyglądał czy wygląda? Wygląda, będzie wyglądał, może tak. Słuchaj, wygląd to jest kwestia subiektywna. No. Rozmiar też jest wyglądem. I też ten, i tu się nie będziemy wykłócać. A jeszcze mogę dołożyć, powiedzmy sobie, medal w trójboju zajebiście. Mnie to kręci tak od strony typowo sportowej. Tak. Myślę, że w tej kategorii do 140 kg. 140 kg? No. No, a to tak. Tam jest o sztandze, ile będzie ważyła, czy od swojej wady? Rozumiesz? Nie wiem, czy to pozwolę wypuścić. No, a to będziesz zbijał do tej kategorii, czy jak? No tak. Zbijasz, proszę panie. Mam od 125 do 140 w tej kategorii. Ja wychodzę, tam waga będzie ze 133 kg. No i chcę tam, powiedzmy sobie, trochę namieszać. A klocek padnie? 1000? Nie, myślę, że nie. Jak zrobię 850 na pierwszych zawodach, to będę mega zadowolony. Mega. Jak teraz siłowo stoisz? No co, spróbowałem się na przysiadach, to tam nie ma problemu, 310 poszło. To wiadomo, że od 310 będę szedł w górę. No to się zaczyna? Tak, od 310. Tak, idę po prostu wyżej, nie? Więc ja liczę na 330, może na 340, tak? Klatka, myślę, że około 220 się zakręcę z pauzami. Jak pójdzie 210, też będę zadowolony, no i ciąg mam słaby. W ciągu jak zrobię 310 będzie okej. Okay, więc... No to rzeczywiście słabe, nie? No. Ja bym powiedział na to, ja bym się wstydził talerze zakładać. To rzeczywiście, to chyba tak chujowe wydarzenie. Ale powiem wam, to nie jest takie... My sobie często tak myślimy, że kulturystyka poniekąd i te treningi jest tacy niby zmęczeni, tacy rozwaleni po tych treningach, a nikt... Nie doświadczyłem, przynajmniej ja tego nie doświadczyłem wcześniej, jak można się czuć jak ameba umysłowa po treningu trójbojowym. Wiem, no, mówiłeś. Rozumiesz? Dzwonisz do mnie zawsze. To pani kiedyś wie, że to ja, nie? I wiem, że po treningu jesteś. Mike po nogę, Polka Mike po nogę dzwoni. I co chciał? Jest przewodnik do chaty, poszłowni, rozumiesz? No tego samochód sam się odpala, nie? Także nie jest to lekkie, bo to się odkłada, powiedzmy sobie, w układzie nerwowym i głowa nie pracuje tak jak trzeba. To jest takie zmęczenie, jakbyś, nie wiem, miał dzwona i zeszła ci nagle adrenalina po dzwonie, rozumiesz? Albo po solówce, jeżeli ją miałeś kiedykolwiek, rozumiesz? No podstawówce. Po solówce, no. I ta adrenalina schodziła tydzień, bo jeszcze później rodzice byli członkami. Dyrektor. Tak. No to jest takie uczucie właśnie, nie? Jak złażysz ciebie. Po prostu adrenalina tak się czułeś. Także zawody za 4 tygodnie, a potem jedziemy na Sycylię. Mariano Italiano. Dokładnie. Jedziemy, Mike się jedzie restartować i się nie zapytał, czy ja też się będę restartował. Tak. Ja muszę się zrestartować po jego zawodach. Ty się cały życie restartujesz. Nie, ja będę, wiesz, bardzo spięty na jego stanie.
starcie będę mu kibicował, dlatego też muszę się zdecydować. Ale tutaj na szczęście mamy, tak jak wspomniałeś, przewodnika. Proszę, Paweł, teraz twoja część. To mam opisać Sycylię? Tak. Lądujemy piątek, ciemno, jasno, wtorek do domu. Niewiele pamiętam. Ale polecam. Oprócz two wine, please. Ale polecam, tak? Fajne. Nie no, zajebiście, tam się zrestartujecie. Wy kiedy lecicie? 26. To jest czwartek, no czwartek. Ale września czy października? Września. Jeszcze będzie cieplutko. Tak? No to będziecie mieli normalną pogodę, bo teraz jak tam było po 40 stopni, to powiem ci, że z twoją masą, to jak tam są te górki, to na górze się kłaniesz na to. Nie będziecie wychodzić. Ja w 4 dni od 21 do 26 dotnę. Chyba nie słupcy myślę, nie będzie problemu. Jak on jeszcze wbije później do zawodu, do klasyka. Klasyka, tak. 80... Nowe wyzwanie. Jak marzec, 76,5. To już jest po hardkorze. No i dobra, panowie, dzięki za śmiechy, chichy. Lecimy dalej, musimy znaleźć kolejnych jeszcze dzików. Jak zwykle, pan dowcipny i pan doradca. Lecimy dalej. Przechodzień, zwykły uczestnik siłowni, widać, że normalny, wyglądający, standardowy mężczyzna, Wojtek Pieczaba. Chciałbym powiedzieć, witam, tak? Ręce spuknięte, jak u mnie, prawie. Coś mamy przynajmniej jednego wspólnego, ale powiem ci to, co ci mówiłem, że jestem pełen podziwu transformacji, bo widzieliśmy się rok temu, nie? Ostatnio udostępniałeś nasz odcinek naszego, mojego programu. Wtedy byliście w podobnej sytuacji. Ja ulany, ty już przygotowany do startu, to znowu ja ulany, a ty znowu przygotowany do startu, ale wyglądający jeszcze kurwa lepiej. Jak to jest możliwe? To rębisia, te czary mary, czy to te rębisiowe, gliceryna zmieszana z EAA, witaminami i z kreatyną? Wszystko to tak do kupy zebrane, to myślę, że to jest właśnie ten nasz sekret, nie sekret. Niby wszyscy wiedzą, a działa tylko na nas. No właśnie. Słuchaj, zawody już niedługo, forma jest prawie gotowa, nie? No wiadomo, jeszcze coś tam będziemy próbowali poprawiać. Pierwszy weekend października, tam 5-6 to bodajże wypada, Londyn. My będziemy się starać tą Olimpię poprawić jeszcze ten wynik z poprzedniego roku, więc... W poprzednim roku byłeś byłem długi w kategorii, później tam jeszcze miałem możliwość startowania w Open, a tam chłopak z 80 z Los Angeles, pamiętam go dobrze, chłopaka, muszę powiedzieć, że potworny facet, kompletny, totalnie świetny facet, tak. Szczerze powiedziawszy, to ja go dopiero zauważyłem, jak wchodziliśmy na scenę, bo jak ja stałem jako ten cięższy z tyłu, to po prostu go nie widziałem. Po prostu dopiero jak szedłem na te schody, to dopiero zobaczyłem, że ktoś tam jest w ogóle. Ale mówię, faktycznie mówię, to sylwetka nienaganna i wtedy mówię, w pełni zasłużenie wygrał. W tym roku no, spróbujemy się postarać, żeby tam może się udało to zgadnąć, ale mówię, no zobaczymy, co będzie. Ale to jest twój jeden plan startowy, czy masz coś jeszcze w zanadrzu? Bo praktycznie, no umówmy się, no w tamtym roku ocierałeś się o kartę, no tak, no praktycznie nosem wąchałeś już i w zębach prawie już nosiłeś, nie? No to teraz, skoro progres jest już olbrzymi, bo kilogramów jest więcej ile? No 5-6? 7-8 praktycznie. 7-8 kilo mięsa więcej? Kurwa, to nie wiem, ty mi przeszedł sobie zrobiłeś? Czy co? Do coś wsadziłeś w te? Jak wszyscy wiedzą, przez ten rok to moje białko i te ilości tego białka no jakoś tak zaowocowały, tak, że jednak się dało. No, faktycznie to pomogło, plus wiadomo, no, trzeba było na to zasuwać, ale się opłaciło. Wojtek jest jedyny gość, wam od razu powiem, który nie wsypuje odżywki białkowej do czegoś, tylko wodę wlewa do tego pudełka.
kodą żywki rąkami po prostu odmiesza, nie? Dokładnie, tak jest dużo prościej. Tak jest dużo prościej, od razu już działka się zgadza, nie? Ale powiedz mi tylko jedno, mam nadzieję, że się szykujesz na luty. Wszystko zależy od tego, jak ta Olimpia wyjdzie. To wszystkie daty się tak teraz skumulowały i ta możliwość u nas startowania w kraju, że mam to super po prostu. To jest, myślę, że z tego jak dzieciak, bo mówię, nawet mogę wystartować na tej Olimpii z takim pełnym luzem. Wyjdzie, fajnie, super, ogromnie będę się cieszył. Jeżeli nie, też z pełnym luzem, wtedy szykujemy się na luty. No nie oszukujmy się, ta impreza, nie dość, że do Mistrzostwa Polski, możliwość wygrania karty, to przede wszystkim możliwość wygrania startu w Stanach oraz kwalifikacja do karty też w Stanach. No, to jest fajna sprawa. Super sprawa. To chyba się spotkamy. Tylko, że ja w niższej kategorii. Jeszcze nie wiadomo, co ona wymyśli. Tak, no jeszcze ręce mogą mocniej spłuchać, nie wiadomo, co ona będzie wymyślać. Dobra, Wojciech, no co ci życzyć? Powodzonka, mam nadzieję, że wygrasz tą kartę, żebyśmy się mogli, nie musieli spotykać. Tak, znaczy się spotkamy, wtedy ja będę się kibicował ze sceny. Dobrze, mam nadzieję. No. Ale myślę, że tak między nami to tam będzie dobrze. Ja wiesz, ja potrafię ocenić sylwetkę, patrzę, jest okej. Okay. Luk nie widziałem, pewnie bocian, ale mam nadzieję, że do czołu przynajmniej. Dokładnie, zobaczymy, trzymajmy się, w październiku będziemy wiadomo. Dobra, lecimy dalej. See ya. Zajebiście się cieszę, że mogłem uczestniczyć w takim wydarzeniu, bo nieczęsto się zdarza i nieczęsto się spotyka takie sytuacje, gdzie zjeżdża się spora ilość zawodników czy też osób, które są znane w naszym świecie, w tym fit, zawodnicy czy tam Big Mike, celebryci między innymi. Oczywiście żartuję, Michał, nie obraź się. Fajna sprawa, naprawdę taka grupa zżyta, zwarta. Mam nadzieję, że też Wam się podobało. Zobaczyliście, jak trenujemy, jak wyglądają ludzie przed zawodami, to już nie są chłopcy, są mężczyźni, jak wyglądają przed zawodami. No i co? I teraz wystarczy tylko kibicować, wystarczy czekać na medale w rębisiowym teamie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i będziemy kibicować chłopakom, trzymać za nich kciuki, razem wspólnie wszyscy jako jeden wielki team. See ya, do zobaczenia i faje do góry.